I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Medal of Honor Frontline. Rozpoczynamy kolejną misję, która będzie na wsi. Na początku. Congratulations on your success in France, Lieutenant Patterson. I trust the weather was charming. Unfortunately, we have little time for small talk, as we have a rather difficult assignment for you. Battlefield and politics are two words that should never go together. But unfortunately, Eisenhower, under pressure from both Washington and London, has approved Field Marshal Montgomery's Market Garden operation. It's scheduled to begin in less than a week. We are very dubious of the plan's potential for success. It's an extremely risky one, but it could end the war by Christmas if it succeeds. Time is of the essence, as we received an urgent request from one of our agents in the Dutch underground for an immediate field rendezvous. He had stolen intelligence materials detailing a new German weapons project, but got himself captured in the process. He was able to send us a message just before they nabbed him. He's being held in a Dutch manor house. This, of course, is where we turn to you. We need you to make contact with one of our field operatives in Holland, locate the prisoner, and get him out of there. We need that information, Patterson. It's critical. Only our operative knows how to get you to the manor house where our Dutch agent is being held. The rest, my friend, will be up to you. On a dual mission for both the OSS and Schaaf, you will parachute into the region and quietly meet up with a small unit led by a Corporal Barnes, who you might remember from your days at the country club. But more so, you may have heard rumors about his stellar performance during Operation Overlord. I believe the last time you saw him, he was preparing for demolitions training. He'll be tagging along to investigate rumors of German armor in the area and take advantage of any opportunity that may present itself. If anyone can do this, Jimmy, it's you. I wish you luck. Super. Dobra, mamy taką misję. Ogólnie misja polega na tym, że mamy odzyskać agenta duńskiego, Duńczyka, który został porwany przez Niemców i jest jako więzień właśnie w takim, w takim budynku. I my mamy się... świetnie, Springfield. LOL, co to ma być? Spierdol się. Łe. Hey, Jimbo, you wanna give me a hand? Zjebie się? Wait, Jimmy! German! Aha, dobra, postrzelili go. Let's go! Ja ci kurde dam starą kobietę tutaj i może. Ja ci kurde dam, zakręciłeś się jak inżynier po strzale w łeb w Team Fortressie. Ta misja jest bardzo fajna, podoba mi się. Każda misja tu jest fajna, tylko to celowanie jest strasznie toporne. Ale jeżeli chodzi o misję, to naprawdę trzeba docenić różnorodność. Uroczo. Zastanawiam się... Nie, w tych skrzynkach nie ma amunicji. Nic się nie ukryje przed mymi strzałami. Śmierć i pożoga nadciąga. Tak, mamy odsłaniać kolegę, kiedy ten będzie podkładać bombę. Ou! 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 Jaki kurde do przodu! Headshota nasunąłeś jak snajper w TF-ie. Ciociu, namierz się na mnie. I dare you. No, mamy po prostu odciągać uwagę czołgu w czasie, kiedy ten będzie bombę na nim zakładać. Nie, koniec. I teraz BUM! Słodko.
Travis buczy jak krówka. Dobra, dawaj mi tam amunicję. Dobra, to są bardzo ciekawe efekty dźwiękowe, jak na tamte czasy. Jak se... A! Jezus! Dobra, zajebiście, chodźmy. Mamy więcej towarzyszy. No kurwa! Jak się rusza. Ruszasz się dosłownie jak murzyński murzyn. W bawełnie. Travis, jak można mówić takie rasistowskie kawały? I tu jest ciekawostka, można. Eine Hitler! Keine Schneisen! Świetnie. No! Come on! Come on! Dobra, świetnie. Dobrze, że nasi towarzysze mają aimbota zaimplementowanego w odbyt. Dlatego oni są w stanie... headshot to był. Są w stanie trafiać ich bez problemu, szybciej niż ja. Ja dopiero muszę się trochę namęczyć, zanim trafię. No, babcia się trzęsie. Zaraz wam z babcią fajny trik pokażę. Znaczy trik. Najbardziej zrypany glitch na świecie. Excuse me, what? Okej. Oj. Nasi towarzysze mogą zginąć, dlatego trzeba uważać, żeby właśnie, no, nie zginęli. Teraz podkładasz te miny? O, mój pies dostaje padaczki. Jak Boga kocham kiedyś unicestwie tego szczura. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie drzeć ryja. Bo szczerze nie mam pojęcia, na co darła owego ryja. Bo nikogo nie ma nigdzie. Tak więc, spoko. Dobra, śmieszna sprawa z babcią. Babcia łap granat. O, to jest takie słodkie. Jest cudowne. Tak podskakuje. O, mam zabawę. Siup! Nadajesz! Kocham tą grę. Kiedy gra ma tak zjebane klicze, że aż ją lubisz za to. No, utknąłem. Już nie. Dobra. Dużo mam Springfielda, ale trochę z Thompsona ponakurwiam. Żeby była trochę jakaś różnorodność. Ale jak wiecie, no ciężko się w tej grze nakurwia z różnych innych rzeczy, które mają chujową celność. Czy Thompson jest akurat kuriozalnie celny i to jest jeszcze jego duży problem. Bo celność tutaj jest na minus w tej grze. Ale teraz lepiej, żebym miał snajpę. Co kurde? Katyń robisz! Eisenheine! Masz w mordę, śmieciu pierdolony. SS-manie jebany. No, strzel w niego, dzięki. Gain, kurwa! Faszystowska świnio! Cześć. Cześć, Michał. Ale to było podłe teraz, mam nadzieję, że tego nie słyszał. Nie, nie podgląda przez drzwi, to znaczy, że nie słyszał. Wow, to go nie trafiło? Shivering.
Every day I'm shivering on the beach. Cokolwiek ja podniosłem przed chwilą. O, o, o. A nie, to tylko płotek. Let's get moving, Patterson. Wow. No, jak mam strzelić, żeby go trafić? Dudes, co to miało być? 3 razy w niego trafiłem, a gra mi uznaje, że nie? Wryj, chcecie? Unicestwić was? Dobra. Dajesz z tą bombą! Ja pierniczę. No! HQ! Come in! Na kurwie, nie zgin! Spierdalaj! Bum, bum! Szybko! Ach, dobrze. Skąd woda, to ja nie wiem. Ale to był autentycznie efekt wody na tym. Aś kajnein! A wystarczyłobyście się poddali, to byśmy was oszczędzili. Nie! Bez skopa! Spoko. Ty usiadłeś? Faszystowska świnio, jo, piękne. Cieć patentowany. Patentowany, a nie marynowany, yeah. I co ty robisz? Myślałem, że on, nie wiem, jakby z rogu dmuchał tylko w swój pistolet. Nie wiem, jak to nazwać, co ja przed chwilą widziałem. Aaaa! Śmierdzi pożoga, rozpacz. O ty jaki kurde unikacz jeden! Rozjeb to. Rozjeb to. Rozjeb to. Nakurwiaj! Dobra. Yeah! Explosions! Explosions everywhere! Jeden czołg został do rozwalenia. No dostał w nogę, no to powinno by już go zabić. Jeszcze powinna być jeszcze jakaś amunicja. W małych ilościach, ale powinna być. Do Springfielda. A to chyba w tamtej budce, przy której ten koleś stoi. I z niego na pewno też będzie, bo ma Garanda M1. Nie, w tej budce nie było. I do Thompsona miał? Jakim cudem? Garanda używiałeś. Cześć. What the fuck? Nie, to już przechodzi wszelkie doznania. A matko, co się dzieje z tą produkcją? Śmieszna w chuj. Kurde, daje mi tego Thompsona. Dobra, już go poużywam, jak chyba wiecie. A, to ty.
powinienem ją zabić teraz, ale już. Aż tak bardzo nie jestem w tych złych. Postaw się. Postaw się, a nastaw się. Here. Faszystowska świnio. German pig. Kein Kulibe. My Leben. My Leben. My Leben. Dajcie mi w końcu do tego Springfielda, a nie do Thompsona i Colta ciągle mi dajecie. Wow, aż poleciał. Dostajesz strzał w ramię. A ty aż poleciałeś. No, i znowu poleciał i dopiero teraz ginął. A ten Heda dostał. Co się dzieje z waszymi animacjami? Dochodzi do ziemi i nagle... Dobra, przeładujmy sobie póki jeszcze możemy. Dajcie mi w końcu do Springfielda amunicję, wy kurwy! Patrzcie na to. Woda spada deszczyk na czołg, wywołując deszczyk wody. Co się dzieje? Naprawdę aż głowa boli od tego, jak się na to patrzy. Cieszę się, że na PSX-ie dobrze działa ta gierka. Chociaż ta gierka nigdy nie działała dobrze, to jest tylko kwestia tego, że nie ma jakichś większych błędów graficznych. No ale wiecie, o co chodzi. Ciągle mi daję do tego jebanego Thompsona amunicję. Teraz? A, dobra. Ta muzyka. Kurde, oni mają takiego jebanego cela. Te kurniki, bo chyba to są kurniki, można rozwalać. Ja nie mogę, dostałem amunicję do Springfielda. Chyba jakiś błąd gry. Ała! Dobra. Teraz wy niemieckie świnie, które powinny tu być, ale... A, dobra. Wow! Ha, to było spoko. O! Teraz to ja mogę strzelać, jak wy tak się poruszacie. Kurwa! A, czołg, dobra. Ja się tak dziwię, co mnie bije? Dobra. Ucieczka na pieska zawsze działa. Mogę, dają mi amunicję do Springfielda, to jakiś błąd gry, naprawdę. Łyczek piwa. Czemu nie poczekaliście na mnie? Czystowska świnio! Gin! Śmierdzi pożoga, tak jak powiedziałem. W Niemca! O, chwilka.